Za nami piękne, stare tereny zadrzewień w okolicy miejscowości Zwierzyniec, a z nami mieszkaniec gminy Sława, Adam Kloc. Panie Adamie, rozmawiamy dzisiaj o ważnych sprawach związanych z planowaną wycinką, częściowo już chyba wykonaną wycinką drzew tutaj na tym terenie. Robi się z tego duży problem, jest bardzo kontrowersyjna ta wycinka. Oprócz tego pojawiają się takie problemy też troszeczkę prawne. Proszę nam powiedzieć, tak od początku, jak wygląda sytuacja na tą chwilę i jak to się zaczęło, skąd się wziął właściwie ten problem? Stoimy tutaj przy gruntach, które były i są zaznaczone w niektórych mapach jeszcze jako łąki i pola. Przed wojną była tutaj wykonana melioracja przez Niemców w celu pozyskania torfu. Częściowo udało się to wykonać, częściowo nie, ponieważ są to grunty bagienne. Tak jak widać, są to w tej chwili nieużytkowane od bardzo dawna grunty z tego względu, że po uruchomieniu sprzętu ciężkiego przez PGR-y one zaczęły się tu topić. Są tutaj wiadomości, informacje przekazywane o utopieniu się na tych bagnach nawet zwierząt gospodarskich. Krowy tutaj się topiły, dlatego zaniechano użytkowania tego terenu, ponieważ ze względów na okresowe zalewanie jest on w ogóle nie do użytku. Przyroda co zrobiła, to już widać, w tej chwili to nie są żadne łąki, tylko to już jest ols porośnięty olchami. Przez wiele dziesięcioleci nieużytkowania tego terenu przyroda go zaaneksowała. Jest tutaj bardzo wiele gatunków chronionych, zarówno ptactwa, gadów, płazów. Jest bardzo ciekawa, praktycznie niespotykana w okolicy też roślinność. Polega na tym cały problem, że Agencja Nieruchomości Rolnej, idąc jakimiś tutaj dziwnymi przemyśleniami, chce to wszystko teoretycznie przywrócić do użytkowania rolniczego. Nie patrząc na to, jakie są tutaj gatunki chronione, nie wykonując żadnych prac, nie ma żadnych opracowań z tego, co jest mi wiadomo, na temat, jakie są tutaj gatunki chronione i te prace, jakie mogą zrobić spustoszenie dla tutaj ekosystemu. Będzie to potężna wycinka, bo według wyliczeń w internecie na geoportalu przewidujemy, że to może być wycięte nawet około 25 hektarów lasu olchowego. Jakie to ma konsekwencje dla tego, co tutaj zdążyło się już zagnieździć? No bo mówimy tutaj przecież o ptakach, o gniazdach, mówimy o domach ssaków tych leśnych. Mówimy o przeróżnych gatunkach, które najbardziej będą poszkodowane i na których są tak naprawdę najważniejsze te tereny. Tak jak wspomniałem, najpierw powinni tutaj wejść jacyś naukowcy, przedstawiciele świata nauki, którzy mogliby zrobić inwentaryzację tego terenu. Z tego, co się dowiedziałem, bo naprawdę zainteresowanie tym terenem jest bardzo duże, odpowiedziało tutaj kilka uniwersytetów naszych, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Zielonogórski. Chcą przyjechać naukowcy i zrobić z poszczególnych działów inwentaryzację tej zwierzyny, która tutaj jest. Musimy wiedzieć, co tutaj mamy, co możemy chronić. Na pewno są tutaj w pobliżu robione prace magisterskie, które opisywały te tereny i jest tutaj ogrom naprawdę gatunków chronionych. Trzeba to zinwentaryzować. Wtedy będziemy wiedzieli, co możemy chronić, jak to należy chronić. Na pewno tutaj są spotykane, były widziane takie gatunki jak dudek, zimorodek, puchacz, kania ruda. Przylatuje tutaj prawdopodobnie, tylko nie można było tam nigdy dojść, też orzeł bielik. Jest rzegotka, są takie rośliny jak storczyki wszelkiego różnego rodzaju, rosiczki. Naprawdę były tutaj widziane, też spotykane kiedyś żółwie błotne. Są bobry, są żeremia czynne bobrów. Jest tutaj od dawna stanowisko lęgowe żurawi. To nie jest jakaś jedna para czy dwie pary żurawi, tylko tutaj nawet w poniedziałek krążyło 5 żurawi, które już właśnie przyleciały tej wiosny. I tych żurawi tutaj jest kilkanaście, przynajmniej latem można spotkać sztuk, które wyprowadzają tej lęgi. Status na dzień dzisiejszy jest taki, że jakieś prace się zaczęły, już wycinanie drzew się zaczęło, bo słyszałem, że było tam jakieś już ileś 10-300 metrów pozyskane tego drzewa różnego,
A zostały one wstrzymane, czy one dalej trwają? Jak to wygląda? Cała sprawa zaczęła się w zeszłym roku, około maja, czerwca zeszłego roku. Pisałem pierwsze pismo do gminy, do starostwa. Jak tylko dowiedziałem się, że tu są te planowane takie rzeczy o pomoc, o wstrzymaniu tej wycinki, żeby dokonać inwentaryzacji tej przyrody tutaj. Zarówno nadleśnictwo, do którego się gmina zwróciła, jak i sama gmina, Wydział Ochrony Środowiska, wydały negatywne decyzje. Nadleśnictwo nawet w piśmie, które było wysyłane, wyraziło chęć i wolę przyłączenia tego terenu i połączenia go z użytkiem ekologicznym, który bezpośrednio graniczy z tym terenem. W tamtym czasie myślałem, że sprawa jest zamknięta. Niestety od nowego roku obowiązuje nowa ustawa uchwalona w Sejmie, która bardzo liberalizuje wycinkę drzew na terenach i część rolników, nie patrząc na dokładne analizy, jakie są, że nie wolno wycinać na terenach chronionych, jesteśmy cały czas w naturze 2000. Ta sprawa ruszyła momentalnie, nawet nie wiedzieliśmy, kiedy nagle zaczęły pracować pilar i w poniedziałek momentalnie wjechała maszyna do ścinki, harwester z głowica ścinkowa i został dosyć duży fragment lasu starodrzewia wycięty. Tutaj nie zawsze były łąki, nawet przed wojną były tereny częściowo zalesione. Liczymy w takim razie na zainteresowanie tych ośrodków naukowych, o których Pan wspomniał, no i liczymy na to, że jeżeli wycinka jakaś ma się odbywać, to rzeczywiście po gruntownej analizie tego, co możemy stracić. Tak, tutaj po rozmowie z naukowcami, z przedstawicielami świata nauki, my wyrażamy taką tutaj opinię. Najpierw zróbmy inwentaryzację, zobaczmy, co możemy stracić, jeżeli rzeczywiście są gatunki chronione, chronimy to, co mamy. Zostawmy trochę to, co przyroda ma dla siebie, niech to będzie dla przyrody. Jest jeszcze bardzo duża połać gruntu agencji rolnego. Jeżeli ten rolnik chce użytkować rolniczo, niech użytkuje tą część rolniczą. Natomiast to, co jest domem dla gatunków chronionych, niech zostanie to dla przyrody, ten kawałek poświęcony. Niech to zostanie przyłączone do gruntów nadleśnictwa, do obszaru chronionego. Z tego, co wiem, pan nadleśniczy chce to połączyć w jeden obszar chroniony, jeden duży obszar użytku ekologicznego. Dziękuję bardzo za te informacje. Miłośnik przyrody i mieszkaniec gminy Sława był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.